Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku lecimy Sylwią na klify Moheru. Są to największe klify w Irlandii, odwiedzane przez miliony turystów. Jest tam dosyć ekstremalnie. Zdarzały się wypadki, gdzie silny wiatr spychał turystów w przepaść. Nam pogoda się udała, więc mogliśmy sobie pozwolić na ciut więcej szaleństwa. I jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Jak długo tu już jesteśmy w Irlandii? 16 lat z Alanem, a ty jesteś 17. No i nigdy nie byliśmy na klifach, co? No. Nigdy nie było okazji, bo zawsze było coś innego. Albo była robota koło domu, albo była robota, chodziło się do pracy. Największe a mamy klify? Niedaleko, ile? 2,5 godziny? Największe klify w Irlandii, no 2 godziny, 2,5 godziny. Nic nie słyszałam, że będę jakimś promem tu. Nie wiem, jaki to będzie prom. Ty jesteś uzależniona od kawy. Ja nie jestem. Posłuchaj, piję kawę rano i piję kawę po południu o godzinie 2-3, najpóźniej 4. Koniec. Czyli zaczyna się głód kawowy. Ja będę czekoladę cyckał i pił kawę też. A teraz jedźmy. Co ty tam, Sylwusia, tam zrobisz? Że będę jechała takim. No. Płynęła z notysem. Bardzo się cieszę. Pogoda się robi. Sylwia po prostu odczuwa potężny głód kawowy, więc... Nieprawda, to ty powiedziałeś, że tu się zatrzymamy na pikniczek. Jest tutaj bardzo pięknie, przyjemnie, ciepło i odpowiednia pora na kawę. Posłuchaj, będziesz mnie przenieźniał i będziesz nieprzyjemny. Stój, bo se chcę przypiąć. Nie wyrywaj tych kapłów. No nie wyrywam, bo wszyscy patrzą, no. Nie można sobie takiego maluszka skubnąć, to jest kaktusowy. Nie ukradaj kwiatku, kobieto. Musisz być cicho, chcę. On sam odpadł, popatrz. No, sam wypadł, ja, no nie wyleciał, z ziemi wyskoczył. Ale tutaj ma taki ten i przeżyje w kubku na kawę. Będę miała, z Shannon Ferry będę miała kwiatuszkę. Przyjechałeś z gwoździem po konie. Chyba ty. To ty wybrudziłaś auto, nie ja. Kliwo w Moher Visitor Center. Tu możemy. Public Zone. To jedzenie, toalety. Ale wypasik to jest. A, bo tam jest pokazane, jak to powstało. Zobacz, to jest takie muzeum. Popatrz. Więc myślę, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi i napałali się widokiem, to najpierw pójdziemy do środka. Ludzi dużo, nie? Ludzi bardzo dużo. Ale ona powiedziała, że dzisiaj. Dlatego, że jest pogoda. Dziwne. Fire.
taka ładna, prawda? To nie chcę. Patrz, oktopus zjadł. Ciężko strasznie idą, wiesz o co mi chodzi? Tak choćby, albo w zwolni... No właśnie. Tutaj, koło tego nie można. Tutaj, koło tego zamku, tego? Wiesz? No, no właśnie. Tutaj jest Cliffway, ty fajo. Rozumiesz? Idziemy tam. Tam jest ekstremalnie. Te skały, będę tam normalnie tyrał. Ludzi na tych klifach tam. No widzę. Chcesz mnie tam popchnąć? No. Nie mały mi kto gotować, nie ma szans. Musisz przetrwać. Gdzie mieszkają te ptaszki? Ja chcę zobaczyć puffins. Chcę puffins. Jak nie ma ich? Siedzi tam, zobacz, na kamieniu. Gdzie? No na kamieniu, widzisz, no, taki może, kamień? Może to być puffins. Boję się tu moje... Nie, zdziwiłabym się, jakbyś tu przed chwilą wyolił jakiegoś orła i na jednej stopie zawisnął na tym klifie. Chyba ty... Kolmanie bym tu zrobił dwa salta i na bańkę. Płynąłbym to i wyszedłbym i... Co byś zrobił? Nic, wystarczyłoby. Co byś zaśpiewał? Śpiewałbym... Orchestor Nerfer Nores Makelone Sztorene. Thank you.
skacz. Ale to jest za wysoko, nie podniosę. Dasz radę, ja wierzę w ciebie. Kawałek dalej. Aj, nie przesadzaj. Już. Już musisz. O, daj, rękę ci dam. Nie potrzebuję. Podam ci rękę, jestem, bo tak dobrze rozciągnięta, że nie potrzebuję. Zaraz pewnie wyglebisz na ciebie. Chyba podaj, ciebie. Podaj mi rękę. Ja normalnie... Podejdź. Wyszło słonko znowu. O man. Ha? Chcę normalnie się zjednać z moconym jakoś. Naprawdę. Ja. A teraz dostaniesz placka w twarz. Ten cypel jeszcze jest niezły tam. Tak, ale zauważyłeś, że ma platformę? Mamy ptaszka, jak one się nazywały? Puffin. Puffin. Tak, Puffin z tej wyspy. Jeszcze nas babka wpuściła. Dobra, ciśniemy do domu, no. Normalnie, kurde, czas goni. Widziałeś, jak ja normalnie przelatywałem przez te klify? Tak. Jakoś tak normalnie... O, teraz już bez... Hasałem. Gazela. I teraz już chyba dość troszkę. Trzymaj, powiedz coś. Było cudownie. A teraz w drogę do domu. Jo. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Życzę wam dużo zdrówka, szczęścia, miłości i do zobaczenia za tydzień. Hej!